Cześć, kolejne zadanie od Wojtka w ramach darmowych korepetycji, czyli ty mi wysyłasz zadanie, ja ci rozwiązuję i rozwiązanie wrzucam na neta, na YouTube'a. Trzecie zadanie mamy takie. W trójkącie prostokątnym długość przeciwprostokątnej jest równa 8, a więc piszemy ósemeczkę, tylko może ładniejszą. Ok. A jeden z kątów ostrych ma miarę 30 stopni. To będzie oczywiście ten. OK, tak? Oblicz długość okręgu wpisanego w ten trójkąt. No to po pierwsze wzór na długość okręgu, tak? Bo tu będzie jakieś kółko wpisane, okrąg. To jest L równa się 2 razy pi i razy promień tego okręgu. Czyli żeby policzyć długość okręgu, potrzebuję promień. Ale na szczęście, skoro to jest trójkąt prostokątny, bo tu jest kąt prosty, bo powiedzieli tak w trójkącie prostokątnym, to jest też wzór na promień naszego okręgu, że promień równa się a plus b minus c przez 2. Co to jest c? To jest przeciwprostokątna, natomiast a i b to są przyprostokątne, tak? Czyli jeżeli będę miał jeszcze, wyliczę sobie a i b, to wliczę sobie promień, a jak będę miał promień, to wliczę długość okręgu. Dobra. Jak wyliczyć to? No ponieważ podali długość jednego boku i podali jeden kąt, to oczywiście będziemy to sobie robić z trygonometrii. I pierwsza rzecz, żeby policzyć na przykład B, to zastosuję sobie funkcję sinus 30 stopni. Dlaczego tą funkcję? Ponieważ sinus to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta, a więc to będzie B do przeciwprostokątnej, czyli naszej ósemeczki. OK? Nie wiem, czy Wojtek jest uczniem szkoły średniej, czy gimnazjum, bo w gimnazjum nie ma trygonometrii i wtedy się to robi z tak zwanych trójkątów 30, 60 i 90, bo tu faktycznie jest kąt 60 stopni. I wtedy to jest A2A i A pierwiastków 3, więc od razu by było widać, że to jest 4. No ale skoro pierwsze zadanie było z funkcją kwadratową, to myślę, że jednak to jest szkoła średnia. Dobra. Więc zrobimy to sinusami. Gdyby coś, Wojtek, to pisz śmiało w komentarzach, zrobicie to jeszcze w inny sposób. Właśnie na zasadzie trójkątów 30, 60, 90. Sinus 30 stopni to jest oczywiście 1/2, jak łatwo odczytamy sobie z naszych tablic matematycznych, czy z tablic wzorów, skądkolwiek. Tu jest b przez 8, no i oczywiście pomnożę sobie to na krzyż. 2 razy b to jest 2b i 1 razy 8 to jest 8. Jak podzielimy sobie to przez 2, no to b równa się 4. OK? Dobra. Czyli to możemy sobie skasować. No i teraz tak. Kolejną rzeczą, jaką możemy policzyć sobie, to albo z kosinusa a przez c, albo z tangensa 4 przez a, albo oczywiście stwierdzenia Pitagorasa, które tak bardzo lubicie. Więc ja to zrobię oczywiście stwierdzenia Pitagorasa, bo wiem, że to bardziej do Was przemawia. Czyli mamy tak. A kwadrat dodać druga przyprostokątna do kwadratu, a więc 4 kwadrat równa się przeciwprostokątna do kwadratu, a więc 8 kwadrat. A kwadrat plus 4 do kwadratu to jest oczywiście 16. 8 do kwadratu to jest 64. Odejmujemy sobie 16. To znaczy, że a kwadrat równa się 64 minus 16 to jest 48. Tu sobie spierwiastkujemy. Czyli a równa się pierwiastek z 48, to możemy rozpisać jako pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 3 i ostatecznie napisać pierwiastek z 16 to jest oczywiście 4, a pierwiastek z 3 przepisujemy. OK? Dobra. Czyli wiemy, że to jest równe 4 pierwiastki z 3. No i teraz nie zostaje już nam nic innego, jak po prostu podstawić pod wzór na promień. Czyli nasz promień jest równy. A to jest 4 pierwiastki z 3. B to jest czwóreczka. Minus C, czyli minus 8. I to wszystko przez dwójkę. 4 pierwiastki z 3 przepisuję. 4 minus 8 to jest oczywiście minus 4. No i mamy 4 pierwiastki z 3 przez 2 to są 2 pierwiastki z 3.
4 przez 2 to jest 2. Czyli nasza długość, tak? Czyli skoro nasz promień jest równy tyle, to żeby wyliczyć L, podstawimy sobie właśnie te dwa pierwiastki z 3 minus 2 w tym miejscu. I tu, chociaż już by się wydawało, że jest końcówka, i tak jeszcze można zrobić błąd, bo można napisać tak. Ale przecież to 2π jest wymnożone przez cały promień. Dlatego tu musi się pojawić nawias. Co on daje? On daje tyle, że mamy 2π razy 2 pierwiastki z 3, to jest 4π pierwiastków z 3, i 2π razy minus 2 to jest minus 4π. Gdybyśmy nie dali tego nawiasu, to ta dwójka byłaby niewymnożona przez te 2π i to byłby wtedy błąd. I tyle. To jest odpowiedź na naszego zadania, tak? Czyli obliczyliśmy sobie długość okręgu wpisanego, tak? Tutaj gdzieś w środku. Gdzieś tu takie kółeczko. Dobra. Troszkę jajowate, ale niech będzie. I tyle. Jak macie pytania, śmiało w komentarzach, ale to jest zwykła trygonometria i Pitagoras i podstawianie do wzorów, także spoko. Chyba że będziecie mieli pytanie i stwierdzicie, a ja nie znam tego wzoru, skąd go wziąłeś i tak dalej, no to go mogę wyprowadzić, jeżeli bardzo chcecie, choć dowód jest taki dość żmudny i długi. No, ale da się, jeżeli będziecie chcieli, nie ma problemu. A póki co, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.